Cześć, witajcie na moim kanale w nowym odcinku z tej serii. Dziś będę Wam opowiadać o dziewczynie, która wybrała Stany Zjednoczone, dlatego że chciała zrealizować swoje marzenia. Była bardzo ambitną osobą, niestety w jej wypadku nie opłaciło się to zbytnio, a została oszukana przez osobę, której powinna, myślę, jak najbardziej ufać. Jak dobrze wiecie, wiele osób w Stanach Zjednoczonych dopatruje się miejsca, w którym mogą polepszyć swoje życie. Jedni jadą tam za chlebem, żeby trochę więcej zarabiać, inni po to, żeby podbić świat i no właśnie, świat show biznesu najszybciej i najprężniej rozwija się właśnie w Stanach. I mimo, że jest tam również największa konkurencja, bardzo wiele osób decyduje się na podróż w celu realizacji swoich marzeń. I tutaj nie było inaczej. Dziś opowiem Wam o modelce i aktorce, która niestety tę podróż przypłaciła życiem. Adea Sabani urodziła się w Macedonii i mimo, że tam jej kariera rozwijała się nie najgorzej, była wziętą modelką, to jednak dziewczyna marzyła o karierze aktorskiej, dlatego postanowiła wszystko postawić na jedną kartę i wyjechać do USA. Ale zanim to miało miejsce, jeszcze było kilka przystanków na jej drodze. Uczęszczała do międzynarodowej szkoły w stolicy Macedonii, po czym przeniosła się do Francji i studiowała zarządzanie biznesem na American University of Paris. Do czasu ukończenia studiów w 2014 roku odbyła co najmniej jedną podróż do Stanów Zjednoczonych i to ją upewniło w tym, że jest to jej miejsce na ziemi i że właśnie tam powinna udać się po skończonej edukacji. Natomiast zanim to nastąpiło, dziewczyna poleciała również do Dubaju, żeby tam pracować w sklepie jubilerskim. To tam właśnie ostatecznie podjęła decyzję, że teraz albo nigdy i wyprowadziła się do Los Angeles, by spełnić swoje marzenia. Ludzie, którzy ją wspominają, mówią, że była naprawdę otwartą osobą, bardzo energiczną i pozytywnie nastawioną do życia, a oprócz tego również miała piękne wnętrze i była taką osobą, która nie była ani fałszywa, ani nie było w niej naprawdę niczego, co mogłoby sprawić, że można by mieć do niej jakiś problem lub za coś jej nienawidzić. Dziewczyna, jak wiele młodych osób, interesowała się show biznesem. Podobno bardzo lubiła słuchać Drake'a i Beyoncé. Zawsze dbała o to, żeby jej dom był bardzo przytulnym miejscem i zawsze musiały być w nim zapachowe świece oraz świeże kwiaty. Ponoć uwielbiała również Leonardo DiCaprio i za każdym razem, gdy się przeprowadzała, niezmiennie na jej ścianie wisiał wielki jego plakat. Z zewnątrz, dla osób, które znały ją bardziej powierzchownie, wyglądała na po prostu zadowoloną z życia, szczęśliwą, młodą kobietę, która przyleciała do Los Angeles, żeby sięgnąć po swoje marzenia. Aktorka podjęła również edukację w studium aktorskim Stella Adler. Bardzo poważnie podchodziła do swoich zajęć i wszyscy mówili, że nie opuściła ani godziny. I to właśnie te zajęcia sprawiły, że w momencie, gdy nie pojawiła się na nich, policja zaczęła jej poszukiwać, ponieważ wszyscy, którzy z tych zajęć ją znali, mówili, że pretendująca aktorka w życiu nie pozwoliła sobie na to, żeby na tych zajęciach nie być, a dodatkowo nie było z nią kontaktu już od 2 dni. Początkowo znajomi myśleli, że być może wybrała się na jakąś weekendową wycieczkę, no ale właśnie w momencie, kiedy na zajęciach nie stawiła się, zgłoszono sprawę na policję. W tej szkole poznała również swojego chłopaka. Chris Potts dorastał w Colorado, gdzie skończył psychologię. Zanim jednak przeniósł się do LA, 33-latek miał na swoim koncie drobne aktorskie role. Również marzył o tym, żeby rozwinąć swoją karierę, dlatego też postanowił właśnie w LA szukać na to szansy, no i dalej kształcić się aktorsko. Nie był to jednak taki zwyczajny związek. Para ukrywała te relacje, nie tylko przed osobami, które wspólnie z nimi studiowały, a także z wykładowcami, ale przede wszystkim przed dziewczyną tego aktora, przed dziewczyną Chrisa, ponieważ aktor był z nią związany przez wiele, wiele lat. Jednak ponoć to uczucie, które ich połączyło, było na tyle silne, że mimo związku Chrisa nie mogli z niego zrezygnować. Dziewczyna ta nazywała się Mary Elmalak.
Niektóre źródła podają, że para nawet była zaręczona. Nie wiadomo jednak, na ile Mary zdawała sobie sprawę z tego, że jej narzeczony równolegle jest w innym związku. Tak jak wam powiedziałam, CV aktorskie Chrisa nie było zbyt imponujące, jednak faktycznie miał kilka ról aktorskich, było ich 4 między 2014 a 2018 rokiem. Tyle właśnie epizodów udało mu się zagrać. Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że Chris był bardzo przystojnym mężczyzną, jego ciemna karnacja sprawiała, że wzbudzał zainteresowanie kobiet, również jego sylwetka, która była dość atletyczna, był wysokim mężczyzną, grał w siatkówkę, dużo trenował, sprawiała, że na zainteresowanie kobiet nie musiał narzekać. Aktorka opuściła swoje mieszkanie 23 lutego 2018 roku. I tutaj w źródłach znalazłam dwie teorie na temat tego, jak to wyglądało, dlatego podam wam obie. Pierwsza z nich mówi, że aktorkę zarejestrowała kamera, gdy z dwiema walizkami opuszczała swoje mieszkanie. Druga natomiast, która według mnie jest bardziej prawdopodobna, również w większej ilości źródeł, i to takich źródeł rzetelnych, znalazłam te informacje. Para opuszczała mieszkanie aktorki razem, na głowach mieli czapeczki baseballowe i faktycznie mieli ze sobą również pakunki, co sprawiało wrażenie tego, że wybierali się najprawdopodobniej na jakąś wycieczkę, w podróż, no bo na przeprowadzkę trochę tych pakunków jednak było za mało. Wtedy też pretendująca aktorka wysłała do swojego przyjaciela ostatniego SMS-a. W tym SMS-ie zapytała go, gdzie znajdzie czerwone świece. Tak jak wam powiedziałam, wszyscy też myśleli, że aktorka wybrała się na jakąś weekendową wycieczkę. Być może, nie mówiąc właśnie o związku z Chrisem, powiedziała, że faktycznie gdzieś wybiera się w weekend, no bo takie miała plany. Stąd też jej zaginięcie nie zostało tak szybko zgłoszone, jak mogło być, i właśnie dopiero kiedy nie wróciła na zajęcia do szkoły, zorientowano się, że coś nie gra. Policja udała się do jej mieszkania i okazało się, że jest ono otwarte, co było dla aktorki oczywiście totalnie nienormalną sytuacją. Zresztą myślę, że dla większości osób w momencie, kiedy gdzieś wyjeżdżają, raczej oczywistym jest, że mieszkanie trzeba zamknąć na cztery spusty, a nie zostawiać totalnie bez opieki i jednocześnie bez zamknięcia go. Dodatkowo długo po jej zaginięciu okazało się, że ktoś korzystał z jej laptopa. Wiadome więc było, że jest to bardzo tajemnicza sprawa i że aktorka nie postanowiła po prostu zmienić swojego życia i nie mówiąc nikomu gdzieś się przenieść, ale że coś jest tutaj na rzeczy, jeśli chodzi właśnie o porwanie, zaginięcie, czy też, jak się później okazało, niestety morderstwo. Co jest tutaj bardzo oczywiste, pierwszą podejrzaną osobą został oczywiście chłopak dziewczyny Chris. Przyznał on, że faktycznie tego dnia widział się z dziewczyną, że razem opuszczali mieszkanie, jednak mieli udać się do Karoliny Północnej właśnie na wycieczkę, ale pokłócili się z powodu niejasnej sytuacji w ich związku i kłótnia ta była na tyle zawzięta, że para nie doszła do porozumienia i Chris wysadził dziewczynę 40 kilometrów od miejsca zamieszkania. Inne źródła podają, że 25 kilometrów. W każdym razie nie była to zbyt duża odległość od jej mieszkania w stosunku do tego, jaką ostatecznie mieli pokonać trasę. Tam miał widzieć ją po raz ostatni, no i zdenerwowany odjechał. Policji jednak dość szybko udało się dojść do tego, że dystans, jaki pokonała para, był znacznie większy. Kiedy jednak policji udało się ostatecznie zweryfikować, że najprawdopodobniej Chris wie dużo więcej niż mówił, ten wraz ze swoją narzeczoną opuścił Los Angeles i policja nie wiedziała, gdzie może przebywać. Dodatkowo okazało się, że auto, którym opuścił Los Angeles, jest notowane jako kradzione. W związku z tym zaczęto poszukiwać Chrisa jako już osoby oficjalnie podejrzanej, ponieważ za dużo tutaj wątków składało się na to, że nawet jeżeli nie jest odpowiedzialny bezpośrednio za śmierć aktorki, to na pewno nie zdradził policji wszystkiego, o czym wie. No i ta kradzież również wskazuje na to, że na pewno nie jest osobą krystalicznie czystą. 3 tygodnie później, 22 marca, zauważono samochód Chrisa w Kalifornii. Rozpoczęto niezwłocznie pościg za nim.
Mężczyzna tyle, ile mógł, uciekał przed policją, ale kiedy zorientował się, że nie będzie w stanie uciec i że ta sytuacja już tak naprawdę go dopadła, popełnił samobójstwo. Wiele osób wskazuje na to, że oczywiście jest to dowód na to, że niestety był on mordercą. W Stanach, tak jak już Wam mówiłam, w wielu sprawach, również w sprawie Czarnej Dalii, o której opowiadałam niedawno, nie można skazać osoby pośmiertnie, więc ta sprawa zostaje nierozwiązana. Jednak tutaj, w momencie, kiedy Chris popełnił samobójstwo, Adea nadal była osobą zaginioną. Nikt nie wiedział, gdzie przebywa. Dodatkowo dramat rodziny był tutaj coraz większy, ponieważ bali się, że nigdy się nie dowiedzą, gdzie jest ich córka i siostra, ponieważ jedyna osoba, która na pewno miała na ten temat jakiekolwiek informacje, odebrała sobie życie. Jednak myślę, że w tej sytuacji na szczęście, ponieważ rodzina już raczej po tym, jak Chris popełnił samobójstwo, nie miała nadziei, że ta sytuacja skończy się dla nich dobrze. I 27 marca odkryto zwłoki dziewczyny, którą później zidentyfikowano właśnie jako Adea Sabadi. Jej ciało znaleziono w płytkim grobie u podnóża gór Sierra Nevada, ponad 400 km od Los Angeles. I tutaj znowu muszę Wam powiedzieć, że inne źródła wskazują, że została znaleziona przez nurków, którzy przeszukiwali potok i było to aż 664 km od jej domu. Tutaj nie jestem w stanie do końca zweryfikować poprawności tych informacji, dlatego za każdym razem wolę podawać Wam właśnie te dwie informacje. Policjant, który prowadził sprawę zaginięcia Adei, nie zdradził, co doprowadziło policję do tego miejsca, jak udało się odnaleźć zwłoki aktorki. Później podczas sekcji zwłok stwierdzono, że aktorka zmarła wcześniej z powodu zadanych jej obrażeń głowy tępym narzędziem. I tak jak Wam powiedziałam, ta sprawa pewnie już na zawsze pozostanie sprawą nierozwiązaną, ponieważ Chris pośmiertnie nie może zostać oskarżony. Jednak myślę, że możemy tutaj mówić o rozwiązaniu, ponieważ gdyby nie był osobą winną tej zbrodni, po co by uciekał? Czy byłby w stanie popełnić samobójstwo z powodu kradzieży samochodu? Nie wydaje mi się, ponieważ nawet gdyby dostał wyrok za tę kradzież, to ten wyrok nie byłby tak duży, żeby spędził w więzieniu całe życie i czuł już, że nic nie jest w stanie zrobić. Co bardzo druzgocące w tej sytuacji, Chris był osobą bardzo aktywną w social mediach, ponieważ właśnie był początkującym aktorem, który marzył o rozwoju swojej kariery, bardzo często publikował w internecie na swoim kanale YouTube filmy, które miały być takim jego CV aktorskim, miały pokazywać jego umiejętności. Jak poczytałam komentarze, to bardzo dużo osób pisze tam, że właśnie grywał postaci, które były związane z jakąś psychozą, bardzo agresywne. Właśnie często grywał osoby, które mogłyby być zdolne do jakichś takich czynów, o które jest podejrzewany. Jednak oczywiście tutaj należy bronić Chrisa, że po prostu być może takie role były mu przydzielane, dlatego na pewno nie można na podstawie tego CV aktorskiego stwierdzać, że takie po prostu było jego usposobienie. Jednak jest jeden materiał, który moim zdaniem mrozi krew w żyłach, ponieważ Chris właśnie odgrywa tam scenkę, tylko nie jest powiedziane skąd ta scenka i do czego, ale to, co w niej mówi w kontekście tego, co później się wydarzyło, jest naprawdę przerażające. If I made the sacrifice, life, my life would be given back to me. Absolution. My love would be given back. Like we were. She would never know what I did to get it back. Bardzo Wam dziękuję za uwagę do samego końca. Zawsze doceniam tych, którzy oglądają moje materiały od deski do deski. Jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę, no i oczywiście komentarz z propozycją sprawy, którą powinnam się zająć, będzie dla mnie odpowiednim wynagrodzeniem. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!